Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Trosty52 i moi drodzy, witam was w 8 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj będziemy się zajmować zadaniem pobocznym, ale nie mam go w dzienniku, to taka ciekawostka. Już wam o tym wspominałam bodajże 2 odcinki temu, albo 3, że jest tutaj zadanie w miejscu, które się nazywa Kamieniołom Ardaiso. I tutaj się będziemy teraz udawać, ponieważ tam czeka na nas questik, który dopiero odkryjemy na mapie, a on prawdopodobnie jest na też jakiś taki niższy poziom. A jeżeli nie, to przypadkiem go chociaż odkryjemy. To nie będzie głupie, tylko wręcz przeciwnie. Dobra. Teraz schodzimy sobie w dół. Ja tutaj byłam całkiem przypadkiem, bo tutaj się pojawiło w tym kamieniołomie zadanie dla nas. I tutaj, jak widzicie, jest drabina i my możemy sobie tam zejść. Tylko jeden minus jest taki, że jest noc, także pozwólcie, że się przemedytujemy do 4 rano. No, nawet i do 5 może być. I ogarniemy sprawę teraz. Musimy zejść na dół. I powinno być wtedy wszystko dla nas jasne. Tutaj, co ciekawe, są ludzie, ale ja byłam w takim miejscu, że ludzi nie było, tylko że to chyba było po drugiej stronie. Także musimy troszeczkę się wrócić. I to było tutaj gdzieś przy tej tablicy. Właśnie, tutaj są gule, jak widzicie. I bardzo zastanawiające jest, co one tutaj robią. Tak, i one są na poziom 89, więc to jest chyba poziom tego zadania. Nie wiem, czy dobrą broń wyjęłam w ogóle. Tak, jak najbardziej. Dobra. O, jest też Algul, to niedobrze. Wiecie co, dobrze by było może Quen wziąć. Znaczy się Quen. Na Algula to by się Art na pewno przydał. Wydawało mi się, czy ja dostałam jakimś cudem. Nie mam pojęcia, bo to dziwne było. Dobra, widzę, że ten Algul mi nic nie robi. O Boże, jak to mi nic nie robi? Jak mnie upierdzielił, to mi się odechciało żyć. Dobra, ciebie się pozbyć, bo mi przeszkadzasz. Dobra, jeszcze ty. No i co, wypadałoby się tutaj chyba rozejrzeć, bo coś dziwnego się tutaj działo, że jakieś gule mamy. Z tych guli może nie będę nic zbierać, ale tutaj coś jest. Trzeba popytać miejscowych, czy coś o tym wiedzą. Okej, nie wiem, co to znaczy miejscowych, bo nie mam żadnego zadania. Ale wejdę sobie tutaj. Sprawdzić, o co chodzi. Dobra, tutaj możemy znaleźć parę rzeczy. To się może nawet przydać. Dobra, tam już nie chce mi się wchodzić. Dobra, weźmiemy sobie jaskółkę i miejscowych, tak? To tam byli jacyś pracownicy po drugiej stronie. To mam rozumieć, że chyba oni mi coś podpowiedzą. Miejmy nadzieję, że się czegoś dowiemy. No chyba to są miejscowi, prawda? Czemu ja nie mogę z nikim tutaj rozmawiać? Coś się zbugowało, czy jak?
Jest tutaj jakiś płatnerz, może on mi coś powie. No tu jest zadanie, teraz się odpaliło dopiero. Brygadzista. Ludzie! Na bogów! Co wy pierdolicie? Jaka znowu plaga? Nieszczęśliwy wypadek i tyle! Wracajcie do rzeźbienia, bo jak nie dowieziemy głowy na czas, to mi inwestor jaja ukręci! Tak powiecie wdowie po Emilienie? Że go krowa rozgniotła, to nieszczęśliwy wypadek, tak? To jest, panie kochany, poważna sprawa. I trzeba jakiegoś maga albo innego specjalistę zawezwać. Coś się stało? A, patrzcie, wygląda mnie, że to ten wiedźmin, co do miasta przyjechał. Może on by jakieś egzorcyzmy odprawił? Trzeba by go spytać, ile bierze. Widziałem wasze ogłoszenie. Chodzi o jakąś krowę czy plagę? Panie kochany, plagę! I to jaką? Bogowie muszą być nieźle wkurwieni, bo w Zerikanii mieli najpierw plagę szarańczy, a potem żab. A u nas od razu po ludziach krowami napierdala. Już, już, no, nie ma co siać paniki. Chodźcie, mistrzu, na spokojnie wyłuszczę, na czym sprawa polega. No faktycznie, przykra sprawa. Być zgniecionym przez krowę? Szkoda Emiliena. Dobry z niego był pracownik. Ja im mówię, że na pewno da się to wszystko jakoś łatwo wyjaśnić. A ci do mnie od razu z gębą, że plaga i że chcą dodatek od trudnych warunków pracy. A z torbami mnie puszczą, przejuchy. Zaraz, zaraz. Mam sprawdzić, dlaczego z nieba spadła krowa? Tak? To też. Ale że nikt krowiego ścierwa nie posprzątał, to się jakieś gówno przypałętało i strach na drugą odkrywkę zaglądać. Nic dziwnego. A swoją drogą, co to była za krowa? No jak to jaka? Normalna, łaciata. Nic specjalnego. Na drugiej odkrywce leży i cuchnie. A Emilien pod nią. No to jak? Weźmiecie to zlecenie? Czym wy się tu właściwie zajmujecie? Rzeźbimy posąg proroka Lebiody. Znaczy, nie cały naraz, ale tak po kawałku. Pojawił się bogobojny inwestor, który po dobrych 50 latach na nowo uruchomił projekt i zaangażował wszystkie kamieniołomy w okolicy. I wszystko szłoby zgodnie z planem, gdyby nie ten wypadek. Błagam, mistrzu. Zajmiecie się tym. Muszę dowiedzieć się więcej na temat tej sprawy. Ktoś widział, co się stało? Nie, tylko słyszę. Osterwa szedł zobaczyć do Emiliena, jak mu idzie. Gdy nagle jebło potężnie w ziemię, a chwilę później coś przywaliło w jeden z dźwigów. W ten dźwig to chyba raczej nie przywaliła krowa. Pewnie nie. W każdym razie chcieliśmy rano zobaczyć, co. Ale nas te paskudstwa przegoniły. No i od tej pory robota stoi. Dlatego proszę, mistrzu, nie mi trężcie dłużej. Weźmiecie tę sprawę. Zanim się zdecyduję, porozmawiajmy o zapłacie. Oho, widzę, że będziemy się targować. No więc ile? Dobra, proponujesz 300, ja proponuję 350. Dobra, 348. No, spuść jeszcze trochę sceny, żeby mi się to w ogóle opłacało. Dobra, panie, no to 338. No, spuść jeszcze trochę. Gościu, no nie wkurwiaj mnie, 328. Dobra, 25. Niech będzie, ale to ostateczna cena. Żadnych premii ani napiwku. Rozumiemy się? Dobra. Dobrze, sprawdzę to. Może chodzić o spaczony portal, ale nie sądzę. Niech wam Lebioda w dzieciach wynagrodzi. Będę wypatrywał waszego powrotu, mistrzu Wiedźminie. No w dzieciach to tak słabo, bo Wiedźmini są bezpłodni. Ale może
czymś innym. Nie wiem, na przykład w miłości. Dobra, musimy iść na drugą stronę, czyli tam, gdzie żeśmy tak naprawdę byli. I zobaczymy, co uda nam się z tego ugrać. Góle już pokonane, więc tutaj nie będziemy mieli żadnych kłopotów. Ale musimy zbadać tutaj inne rzeczy, czyli znowu to. To musi być ten Emilien, o którym mówili robotnicy. Pechowiec. No dobra. Od czego by tu zacząć? Zmiażdżony przez duży ciężar. Pęknięta podstawa czaszki. Świeże ślady zębów. To te trupojady, ale dobrały się do niego już po śmierci. Z jego ciała więcej się nie dowiem. Część tkanek jest zmiażdżona. Najwyraźniej spadła z dużej wysokości. Rozpruty brzuch. Nie tak dużo krwi, więc stało się to już po śmierci, kiedy serce już nie pracowało. Ślady zębów, ale nieduże. To na pewno te trupojady. Szybko wyczuły żer. Głębokie rany od pazurów. Rozstaw szponów sugeruje drakonida, pewnie wiwernę. Ale to nie one spowodowały śmierć. Wszystko jasne. Krowę zabił upadek z wysokości. Po tym jak upuścił ją jakiś drakonid. Zapewne młody osobnik, który niósł krowę do gniazda, ale okazała się za ciężka. Pech chciał, że akurat na Emiliena. No to teraz jeszcze ten dźwig. Dobra, to badamy sprawę dalej. No widać, że jest rozwalony. Nie ma co ukrywać raczej. Widzę, że musimy od góry podejść. Niech będzie. Sprawdźmy, co tutaj się mogło stać z tobą. No złamał się ewidentnie. Krew. Drakonid musiał się tu poważnie zranić. Pewnie próbował wyrównać lot po upuszczeniu tej krowy i się skaleczył. Dobrze. Łatwo będzie go wytropić. No to dobrze. Mamy jakiś tam plus tego wszystkiego. Ślady krwi drakonida. Ledwie wyraźne. Jestem na dobrym tropie. No to świetnie. No to mamy jakieś postępy. Tutaj. Dobra, mamy dalej. Na razie żadnego drakonida nie słyszę. Zaczął silniej krwawić. Rana była poważniejsza niż przypuszczałem. Dobra, tutaj coś jest. Dobra, tu jest dalej. Coś tu jest. Śmierdzi zacierki. Najwyraźniej drakonik zaatakował lokalną wibrownię. Że co? No cholery jasnej, to dziwne. Mamy zgnilce. Ała! Ej, co jest? To było dziwne bardzo. Zwykle na takich rzeczach przecież nie umieram, no bez przesady. Tragedia. Dobra. Przydałoby się nałożyć miecz z olejem na trupojady. Seriously? Dobra, spotkamy się już tam na miejscu. Dobra, moi drodzy, widzimy się już w tym samym miejscu, gdzie skończyliśmy. Mamy zgnilce. Śmierdzi zaciera.
Najwyraźniej drakonic zaatakował lokalną wibrownię. Dobra, nałożyłam sobie olej przeciwko trupojadom, także powinno być zgrabniej niż było wcześniej. Dobra, jeden padł. Pora na drugiego, zapraszam. I potem zobaczymy, co tutaj mogę znaleźć jeszcze. Dobra, ty już umierasz. Jeszcze jeden nam został. W porządeczku. Ja nie wiem, dlaczego czasami jestem taka, wiecie, nieostrożna. Dobra, już się sam odławił. Co my tu mamy? Zapiski Bimbrownika. A wtedy powiedziałem ministrowi Tremblayowi, że w mojej ocenie Dolina Sansetur z jej winami jest przereklamowana. STS, odkąd trafiło do produkcji masowej, powinno się przemianować na Etait Etait, bo czasy chwały ma zdecydowanie za sobą. On mi na to, że mam rację i że on zawsze wyżej cenił Côte de Blechure. Przyznał się też skrycie, że po prawdzie woli właśnie to wino od Saint Graal, które jaśnie oświecona czasem serwuje najbliższym zaufanym. I ja, jak głupi, pochwyciłem temat, przyznając, że za każdym razem, gdy mam je testować, muszę później szklaneczkę żytniej wyżłopać, żeby owego paskudnego smaku się z ust pozbyć. Na co pijany byłem, tak? No i wychodzi na to, że przeceniłem swoją pozycję na dworze, bo wystarczyło jedno słowo Tremblaya na ucho księżnej i w trymiga znalazłem się na ulicy. A na miejsce książęcego kipera wrócił Benoit, niegdyś ośmieszony słynnym skandalem z barownikami Nike i Quelin. Co miałem robić? Przerzuciłem się na produkcję i konsumpcję bimbru, bo to zawsze była moja pasja. Okej. Tutaj coś mamy. Wylądował na dachu tej bimbrowni. Narobił sporego bałaganu, a potem ruszył dalej. Okej, no widać, że tutaj się coś takiego wydarzyło. Ślady łap. Najwyraźniej był zbyt wyczerpany, by dalej lecieć. A to ciekawe. Czyli co, za niedługo powinniśmy się na niego natknąć i jakieś Kiepsko starcie. Ledwie powłóczył nogami. Okej. Tu wylądował drugi drakonit. Większy. Odczekał, aż ten mniejszy wydobrzeje i poleciały razem. Łatwo będzie je tropić. Ten mniejszy nadal krwawił. Dobra, to zaraz będziemy kontynuować. Dobra, to co? Ruszamy dalej. Widzę, że chyba tutaj coś jest jeszcze gdzieś. Tu jest. Pięknie. No to widzę, że to wydobrzenie to nie było takie w 100%. Poleciały we dwójkę. To pewnie wracają do gniazda. No dobra. Tutaj trop się urywa, ale idę o zakład, że tam na górze mają gniazdo. No, chyba już nawet zauważyliśmy. Czy ja mam jakiś olej przeciwko drakonidom założony? Bo by się bardzo przydał. Mamy czy nie mamy? Nie wiem, ale założymy. I zaraz się dowiemy, co to za stworzonka. Cóż, to nie wyglądało jak wiwerna. Więc się zaraz okaże. Oszluzgi. A więc to oszluzg. Oj, to dwa. Jest samica i chyba samiec. Wow, one zieją ogniem. Wiwerny chyba nie ziały. Oho, teraz synek oszluzg rusza na pomoc.
Dobra, teraz mamuśka się... Nie, mamuśka dalej za mną chodzi. Dobra, jaskółeczka. Wow. O Jezu, ale ona ciska sobą mnie. Dobra, synek już nie żyje. A mamusia się chyba zdenerwowała na mnie. No to wygląda. Może by jej tak, wiecie, z igni przywalić. Ale to było bardzo nietrafione. No i już, po sprawie. No dobra, trzeba zabrać trofeum. Pozostałe jaja nie zdążyły się wykluć. Trzeba spalić całe to gniazdo. Dobra, Geralt, ale najpierw nasze trofeum. Czyli trofeum z Oszluzga. Nowy przeciwnik, kolejny. Jak można zauważyć, bardzo mało się spotyka innych rzeczy. I widzę tak, że tutaj jest jeszcze jedno ciałko. Więc to zabieramy. Tutaj jest jakieś ciało. I to nie jedno. Mamy gniazdo do zniszczenia. Niestety się podpaliłam. I mamy jakieś miejsce mocy tutaj chyba na dole. Pokazuje mi jakąś jaskinię, tylko... Jak do niej wejść? Chyba tu jest po prostu? Nie. Ciekawe. Może po drugiej stronie góry? Tam niby pokazuje, że jest wyżej. Kurde, teraz jeszcze będę błąkała i szukała jakiegoś wejścia do jaskini, którego pewnie nawet w ogóle nie ma. Ja się w ogóle zastanawiam, czy ja sobie włączyłam minutnik. Tak, włączyłam. Bo tutaj jest gdzieś miejsce mocy. Tu coś jeszcze jest. Receptura na niebieski barwnik do zbroi. I tu coś jest. O proszę, arcymistrzowski schemat Gryfa. Raport kapitana. Ty, tam było coś o Jeromie. Ciekawe, co zdarzyło się w Mont Crane. Poszukiwania rynsztunku, stalowy miecz z miejskiego cechu Gryfa. Tam coś jeszcze żyje. Nie wiem, na razie mnie to mało interesuje. Ja bym chciała znaleźć tam jakąś jaskinię, która rzekomo tu jest, ale nic takiego nie widzę. No dobra, to chyba nie będę się tym zadręczać. Najwyżej tu jeszcze kiedyś wrócę. Chyba, że tu można użyć gdzieś oka, na przykład na Halenii. Nie. Hej, dziwna rzecz. To wygląda, jakby to było tutaj, a to w ogóle nie jest tutaj. Dziwne. Dobra, to co? Weźmiemy płotkę i wracamy. Siup. I jedziemy. Jedziemy! Ej, no fajnie, aż muszę sobie sprawdzić ten rynsztunek. W ogóle musimy ogarnąć sprawę z Drawką. Z tym, że jest taki problem, że wiecie, ja chcę jak najwięcej expa mieć z tego wszystkiego. Chociaż wiadomo, że i tak maksymalny poziom to jest setny. Więc nie brakuje nam wcale dużo.
ale mimo wszystko chciałabym robić te zadania jakoś po kolei. Wiecie chyba, o co mi chodzi. To znaczy, że skoro mamy teraz zadania najniższe na 89 poziom, to wypadałoby od nich zacząć. Ja mam niby 97, ale robienie aktualnie zadań na 96 i 97 też jest z jednej strony w porządku, ale z drugiej, co z tymi zadaniami na niższe poziomy? Lepiej je zrobić teraz i wiecie, iść po prostu od poziomu do poziomu. Także dlatego tak, wiecie, troszeczkę robimy mniej. Tutaj jak spadnę, to się zabije? Chyba nie. Poniżej. Ciup. Widzę, że już tutaj są panowie. I co? Wiecie już, jak to z tą krową było? Tak, możecie wracać do pracy. To nie była żadna plaga spadających krów. No, od początku mówiłem. Kamień z serca. No to mówcie, mówcie. O co się właściwie rozchodziło? Młody oszlusk, przelatując nad kamieniołomem, upuścił zdobycz. Niósł ją do gniazda dla swojej matki i rodzeństwa. Spaliłem też ich jaja, więc raczej już o nich nie usłyszycie. Chwali się przezorność, ale tak jak mówiłem, no więcej wam nie zapłacę, bo nie ma. Macie tu. I dzięki, mistrzu. Sprawa się wyjaśniła, tak? Żadni bogowie nie zesłali na nas plagi. To był po prostu smok, ale już go nie ma. Wdowie po Emilienie wypłacimy odszkodowanie i już. To na co jeszcze czekacie? Raz, raz, raz! A mnie się wydaje, że tu się dalej jakieś podejrzane rzeczy dzieją. A co się stało z budowniczymi, co pomnik składają? 3 dni temu mieli do nas dotrzeć i jakoś ich wardajso dalej nie widać. Pewnie ich też coś zgniotło. Albo ze szczętem zeżarło. O, jakaś szarańcza, jak w Zerikanii. Co wy mi tu znowu za brednie opowiadacie? Pisał architekt, że mają duży transport marmuru z Metiny na Brodę Proroka i że się spóźnią tydzień. Więc przestańcie pierdolić tylko do roboty. To ja odprowadzę was, mistrzu. Poprawdzie to skłamałem, żeby mi tu znów nie panikowali. Ale gdzieś ci robotnicy faktycznie przepadli. Zajdźcie do mnie później, to wam wyłuszczę szczegóły. Dobra, nowe zadanko będzie nas czekać. Tymczasem dzisiaj ukończyliśmy zlecenie na łaciate kłopoty. I mamy zadanie komu w drogę temu w czas porozmawiać z brygadzistą z kamieniołomu. Zobaczymy, na który to jest poziom. Na 93, czyli jeszcze z tym czekamy. Mamy też inne rzeczy do zrobienia, między innymi tutaj wieczne odpoczywanie, turniej pięściarski, to są rzeczy takie na teraz. I tak naprawdę później mamy jeszcze awanturę o wino i potem mamy jeszcze boklerskie safari. Jeszcze sprawdzimy te poszukiwania rynsztunku. Tak, to wszystko jest na 93, także jeszcze trochę nam z tym zejdzie i no trudno. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten film i w kolejnym myślę, że zajmiemy się zadaniem pobocznym. Zadaniem pobocznym, wieczne odpoczywanie. A jak nam starczy czasu, to rozpoczniemy sobie turniej pięściarski. Dzięki wam jeszcze raz, trzymajcie się i cześć.